Ileż to razy w życiu słyszałem, nie baw się jedzeniem. No, tu mamy klocki w kształcie, właściwie żelki w kształcie klocków. Czyli nie możemy się tym ani pobawić, ani zjeść. Koniec recenzji. Żartowałem. Zapraszam. WTF, WTF, WTF! Siemano, klockowe świry. Witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś spotykamy się tu z produktem firmy Amos i są to żelki w kształcie klocków. Moi drodzy, takie coś możecie dostać w Rossmanie i myślę, że jeżeli w moim olkuskim Rossmanie nawet to było, to znajdziecie to na każdej szerokości geograficznej, bo zazwyczaj wszystkie rzeczy, które są w Rossmanie, które widzę na internecie, że są w Rossmanie, u mnie w Olkuszu są niedostępne. Sam więc byłem trochę w szoku, gdy spotkałem się z takimi żelkami. Producent tu obiecuje wiele rzeczy na tym opakowaniu, ale myślę, że nigdzie nie przetestujemy lepiej tego niż na moim stole recenzenckim, więc chodźcie na górę, będziemy jeść! Albo nie, chyba rozumiemy zasadę, nie baw się jedzeniem. No i dobra, jesteśmy już na moim stole, moi drodzy. Co tutaj jest obiecywane? Przede wszystkim jest obiecywane to, że spójrzcie, będziemy mogli z tego normalnie sobie budować. Mało tego, ja po pierwsze wątpię, że oczywiście to jest fizycznie możliwe, że szczególnie takie konstrukcje jak tu, czy to się w ogóle łączy. Mamy też obiecywane, znaczy obiecywane. Dobra, akurat to chyba obiecywane nie jest, ale nie jeden dzieciak, patrząc na to opakowanie i te oczy, może mieć złudne wrażenie i nadzieję, że takie nadruki również będą miały miejsce na klockach. Tu już jestem na stówę przekonany, że tak nie będzie, moi drodzy. Co ważne, to są żelki 4D, nie jakieś tam 3D, to jest 3D plus delicious, że pyszne, nie? Czyli 4D. No, powiem wam szczerze, grubo się zapowiada. Mają rozmach. Cztery smaki tego mamy. Get in touch. Na całe szczęście, gdy kupimy sobie to w Rossmanie, od razu możemy właściwie sobie to otworzyć, bo mamy u góry taki dzyndzelek do A powiem wam szczerze, ciężko to chodzi. Ciężko jak chińska folia w niektórych chińskich zestawach. To fakt. Już otwieramy. No kurde, ej, są kłopoty. Są kłopoty z otwarciem. I kurde, dobra. Jest to, moi drodzy, otwarte i musimy trochę zjechać sobie niżej. Nie, to akurat jeszcze Lego mi w pierwszy plan weszły, które są na pierwszym planie. I musimy sobie kilka z nich, moi drodzy, wyciągnąć. Kurde, no okej. 6 zł to jest to, ile te żelki kosztują. Zepsuły mi już moje tło, bo już napaćkały tutaj. I jak wygląda taki żelek? Tak. Że to się jakkolwiek będzie łączyło, to ja już się mogę zakładać o pieniądze, że się nie będzie, moi drodzy, łączyło. Tym bardziej jak widzimy takie elementy, nie, jakby. No to... No, znaczy wiecie, to każdy żelek mogę tak zrobić, to nie jest to, ale czekajcie, no w teorii ma tutaj to, no ale, no powiedzmy w jakiś sposób jeden na drugi wejść może, okej, natomiast problem jest taki, że większość elementów jak widzicie wygląda oto tak, nie, jakby, no nie za specjalnie i trafiają się takie lepsze, trafiają się gorsze, ale każdy w jakiś sposób jest krzywy. I oczywiście, w jaki sposób możemy, kurde, nawet z tego pobudować. Czekajcie, ja spróbuję zrobić, nie, to bardziej z tego, jakieś stworzenie. Takie, jak mamy zaprezentowane na okładce chociażby. No, jakoś to, widzicie, moi drodzy, wchodzi. Nie ma ogromnej tragedii. Nie taki. Choć to jakieś dwójeczko, ok. I to jest moja żyrafa, umarła. No żyrafa, moi drodzy, umarnęła. Innymi słowy, kurde, no jakoś się to... No bo wiecie, chcę zrobić tą konstrukcję z tym łbem, ale to jest fizycznie niemożliwe. Ten klocek po prostu będzie mi się tutaj wywracał. Chociaż, czekaj... Kurde, prawie to miałem. Dawaj, będzie na miniaturkę, dawaj, no. Na miniaturkę, łap, 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 łap. No niestety ten żyraf, moi drodzy, żyć nie chce. Innymi słowy, no kurczę, nie ma aż takiej... W ogóle pachnie to ładnie, kurde, naprawdę to ładnie pachnie. O dziwo, nie ma takiej tragedii. Jednakże jak się tutaj przyjrzymy, no to tak jak mówię, żaden z tych klocków równy nie jest. Widzicie, jedne study lepiej, inne study gorzej. No kurde...
Pobudować tego na pewno nie pobudujecie. Może to być pewna ciekawostka dla dzieciaków, które lubią klucki, a masz, zjedz sobie natomiast bardziej do zjedzenia, więc faktycznie tą zabawką się nie pobawicie. I to może nauczyć niejednego dzieciaka, moi drodzy, tego, że jedzeniem się nie bawi, prawda? Ale jedzenie się je, no i chyba został najważniejszy test. Jak to w ogóle smakuje, nie? Bo przyznam wam się szczerze, że pachnie bardzo dobrze, kurczę. A jak smakuje? Czekajcie, uwaga, będzie test. Smakuje gorzej niż pachnie. Ja się bardziej czuję nosem teraz zapach tego opakowania niż smak tych żelek. Jeszcze jeden. Ale dobre są, dobre. No kurde. Nie widzę teraz tu gramaturzu. Gramaturzu tu nie widzę, ale jednak 6 zł, no to wiecie, to. No wie pan, to nie są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy, moi drodzy. Tego małego chcę spróbować. Małego czerwonego. Nie, są dobre, no. Moi drodzy, innymi słowy. Żelki, które możecie kupić teraz w Rossmanie, są smaczne, pachną wyśmienicie, ale zapomnijcie, że coś z nich pobudujecie, więc rzeczywiście, tak jak było widać, coś tam posklejacie, ale musicie mieć tak 3 lata max, żeby was to jarało. Taka jest moja opinia. Ciekawa ciekawostka, ciekawy gadżet, można komuś do prezentu dorzucić, czy po prostu jakiegoś fana klocków starego Afola, no po prostu zaskoczyć. Ale jakby nie wróżę, że powstanie cały katalog zestawów z tego, nie? Dzięki, że byliście dzisiaj. Mam nadzieję, że wkrótce oczywiście widzimy się w kolejnych odcineczkach. No i że będziemy sobie może już nie jeść żelki, ale testować wiele innych zestawów, chociażby takich jak tu, te, które was teraz zapraszam. Dzięki, że byliście. Bye!